Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpie, to jest już jakby kolejny odcinek informacyjny. I tutaj chciałbym was bardzo uprzedzić, iż wczoraj, nie wiadomo z jakich przyczyn i powodów, powypieprzało mi gry. Usunięte były. Jak tylko to zobaczyłem, jak mi się miejsce zredukowało na danym dysku, gdzie posiadam gry, to mnie normalnie coś wzięło. Nerwica, nie chciałbym mówić przeczenia do brzydkiego wyrażenia, ale po prostu coś mnie wzięło. Dlaczego mi gry powypieprzało? Powypieprzało mi tak, już ja wam wymienię. GTA 4, Gothica 2, League of Legends, co tam jeszcze? Cuda Niewidy. Normalnie szału dostałem. No i co ja mogę tu powiedzieć? Tyle mogę powiedzieć, że niestety nie zakończę tych dwóch serii, GTA 4 i Gothica 2. Przykro mi bardzo, że ja to mówię z otwartością do was, ale naprawdę ten problem już mnie przerastał. Więc stwierdziłem, a dupa, nie nagrywam już tego, koniec, nie będę się pieprzyć z tym. Zacznę może coś innego i tu otwieram dla was jakby takie propozycje ode mnie. Mam dla was kilka propozycji. Pierwsza propozycja, bo chodzi mi o gry. Teraz chciałbym nagrywać z LoLa, nagrywam dalej, w weekendy, mam dla was kilka zapasowych odcinków, dzisiaj wyślę LoLa, a raczej. A co do innych gier, nie wiem, przykład free to play RPG, gra Path of Exile. I chciałbym dla was, no zastanowię się, ale nagrać nie tyle gameplay, może nawet serię, gdzie po prostu będę rozwijał swoją postać, walczył z siłami zła, takie trochę typowe do Titan Questa plus Diablo, coś takiego. I jeszcze jedna gra, taka, która już chyba dość niedawno wyszła, taka też do survival, nie wiem czy to jest pod fabułę ciągnięta, ale myślę, że tak. State of Decay Early Access. Chyba wiele już osób słyszało o tej grze, znaczy ja jeszcze generalnie nie ruszyłem tej gry, tylko sprawdziłem ustawienia graficzne i tak dalej, ale to jest taka gra, która chyba raczej nie wymaga super kompów, niemniej jednak jest naprawdę dobra, ale zobaczymy, jak się będzie to jadło z nagrywaniem moim, ale naprawdę jestem jeszcze lekko zły na to, że z tego powodu, co się wczoraj stało, ale no, co się stanie, to się nie stanie. Ja tego już nie będę kontynuować. Dodałem już do listy zawieszonych GTA 4 i Gothica 2. Przykro mi naprawdę jest jeszcze raz bardzo, że to się musiało tak stać. To nie jest, to nie wynikało z mojego wpływu. Nie wiem, nie znam przyczyny i skutku tego. Znaczy skutek jest taki, że gry usunęły się, ale jaka jest tego przyczyna, to tego nigdy się nie dowiem. No i dobra, dzisiaj będzie LOL, więc spokojnie wrzucę coś dzisiaj i będzie gites. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się, na razie.